Siemka. Przyszedłem sobie na stare śmiecie, gdzie jako mało, jak rozstawiłem statyw i aparat, to w tym momencie przypłynęły głębiarką i z pchaczami, stanęli 30 metrów stąd i pierdzą tym i śmierdzi tą ropą. Tfu. Ale zaraz przejdziemy do filmu. Ja mówię, człowiek normalnie już w tej starej dziczy nie ma nawet spokoju, bo go pedały ogarniają z góry, z podziemi, z wody i z kosmosu. Napisałem do 4 gazet, do Wiadomości Wędkarskich, do 360, do Wędkarski Świat i do, jak się te czwarte pismo nazywa, WMH. Nie dostałem odpowiedzi. Współpracowałem wiele lat z Wędkarskim Światem, czyli tak jakby z teraz dwoma gazetami, czyli z 360 i z WS-em, i też nic się nie odezwał. Napisałem artykuł, bardzo krótki artykuł. Moja Polska jest w rozkładzie, tak gospodarczym, jak i moralnym. Od uzyskania wolności, w cudzysłowie, w 1989 roku zniszczono w mojej ojczyźnie ponad 6 tysięcy zakładów. Na zawsze zniknęły marki i loga budowane przez naszych pradziadów. Nie mamy nawet swojego samochodu, podczas kiedy 3 lata po wojnie rozpoczęto budowę fabryki samochodów osobowych, a 8 lat po wojnie podjęto decyzję o rozpoczęciu prac konstrukcyjnych dotyczących budowy syrenki. Na miejscu fabryki mebli artystycznych w Warszawie, powstałej 6 lat po wojnie, w której zbudowano okrągły stół, postawiono obcy niemiecki sklep Kaufland, mimo że fabryka miała zamówienia na kilka lat w przód. Przykładami można rzucać w tysiącach. Adekwatna sytuacja jest w moralności, począwszy od rządu, a skończywszy na wędkarzach. Na temat PZW mówi się od lat, dekad. Napisano dziesiątki tysięcy stron, karawana jedzie dalej. U źródeł, nad samą wodą, widać to jak na dłoni. Masa śmieci, tak na ziemi, w wodzie, jak na niej samej. Nie ma odpowiedniej kontroli, a największą uwagę kontrolerzy skupiają na debilnych wpisach i te kretyńskie wpisy są w głównej mierze przyczyną kar wymierzonych w wędkarzy. Kłusownicy działają masowo, wsparci dzisiaj kłusolami z imigracji, którzy mordują nie tylko ryby, ale także kaczuszki, gołębie czy małże. Ich sprzymierzeńcami jest noc i lewe ręce PZW oraz polskiego państwa w cudzysłowie, który ma w priorytetach prowadzenie masowego, śmiertelnego eksperymentu na Polakach w nawiasie 5G, czy jeszcze bardziej łupieszczego systemu podatkowego. Nie tak dawno szalonym prezentem obdarowano mięsiarzy i sumy, nie pozwalając się im wytrzeć, jeno dozwolono przeszkadzać im w tarle i szlachtować je jak świnie w rzeźni. Tego typu działania świadczą o dyletanctwie i nieuctwie urzędników wprowadzających takie zezwolenia. Oczywiście przy aprobacie PZW. Mięsiarzom to woda na młyn, gdyż takie ciemniaki zawsze zasłonią się bezmózgimi przepisami. Zresztą dla nich liczą się fotki i lajki na Facebooku, a nie życie ryb czy ochrona ekosystemu. Drwina ze służb, drwina z przepisów. Udziela się nawet czołowej twarzy PZW, która zabrała w maju Suma w Warszawie. Pucha, kto to? Co to? Kto nakręcił film z kłusownikami? Kto to? Kto to? Jest na to dowód.
zeznanie jego sąsiada w nawiasie, który gotowy jest wystąpić przed kamerą i zeznać, który zwrócił uwagę temu znanemu piewcy dobrych obyczajów, że w maju nie zabija się sumów. Podobnej komedii doznała także moja osoba. Chyba cała Polska widziała film, gdzie uwidoczniono trolling jednego ze znanych poławiaczy pereł polskich wód, jakimi są dorodne sumy, wraz z drugim łowcą. Moim obowiązkiem, waszym też, było i jest nagłaśnianie tego typu zachowań. Zamiast przeprosin i skajania się, otrzymałem pozew. Natomiast traumy doznałem, kiedy to zobaczyłem obronę tych haniebnych czynów przez jedną z czołowych twarzy pism wędkarskich. Był kolegą, od tamtej pory jesteśmy dla siebie na per pan. Mamy w Polsce cztery wielkonakładowe gazety wędkarskie. Jeżeli w tych gazetach nie będziemy potępiali takich czynów, a redaktorzy nie będą interweniowali podczas takich występków, to każdy wędkarz pomyśli sobie, że to drobne występki. I tak samo będzie czynił, biorąc przykład z pozornego niezauważenia takich barbarzyństw. Jak do tej pory żadna z tych gazet nawet nie wspomniała o tych nieprawościach. Belgijscy ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych podali się do dymisji w następstwie ucieczki pedofila z sądu, który został złapany już po kilku godzinach. Wicepremier Szwecji straciła posadę, bowiem zapłaciła służbową kartą kredytową za batonika. U nas się idzie do więzienia za przywłaszczenie batonika, za spróbę, ale to za chwilę. Szwedzka prezes Urzędu Pracy straciła stanowisko, bo wykazano wysokie rachunki za służbową komórkę, a prezydent Niemiec podał się do dymisji, gdy wyszło na jaw, że za jego pobyt w hotelu zapłacił producent filmowy. A w Polsce karze się starszych ludzi za zjedzenie cukierka z wystawy. Za protest przeciwko sodomizacji, za zademonstrowanie krzyża na zboczonych marszach, za ujawnienie trujących składników w pożywieniu i za wiele innych szlachetnych czynów. Natomiast nic nie słyszymy o ściganiu morderców ze służb specjalnych, którzy zamordowali ponad 20 osób. O zarzutach przy wałkach podczas każdej większej budowli w Polsce, za reprywatyzację i setki innych czynów, które powinny być karane niejednokrotnie obozami ciężkiej pracy, jak i karą śmierci. W większości wody polskie mają się źle. Bywają miejsca jeszcze niedorżnięte, ale popyt na mięso rybie jest tak gigantyczny, że przetwórnie mięsne w postaci rybich killerów na łódce działają non-stop przez 24 godziny. O zgrozo! Niektórzy internetowi celebryci, powinno być celebryci, pokazują takie akweny i zapraszają tłumy nienażartych rzeźników, a po nich pozostaje tylko popiół. Takie same sceny rzeźnicze odbywają się na wspomnianych przeze mnie targiskach sumów, jak i na zimowiskach. Policja, PSR, SSR w mojej Polsce nie byłyby potrzebne. Kilka akcji i żaden kłusol nie pomyślałby o mordowaniu ryb, a prawdziwek w kufajce i w walonkach, na myśl o niewymiarowej rybce, trząsłby się jak w pijackiej delirce. Za niewymiarową rybkę groziłaby kara 5000 zł, a za kłusownictwo rok ciężkiej 18-godzinnej pracy na dobę w obozie karnym. Recydywa kłusownicza równałaby się z karą śmierci, ale na rządy kłusola
zostałyby rozdystrybuowane dla potrzebujących. Polska w MIG stałaby się rybim Eldoradem, do którego przybywaliby turyści z całego świata. Takie to proste, zatem dlaczego nie wdrożą? Odpowiedź. Bowiem nikomu nie zależy na dobru naszej ojczyzny. Liczy się procent wyborczy dla rządzącej partii i wzrost gospodarczy, w cudzysłowie oczywiście, czyli odpływ podatków za granicę do siedzib zagranicznych korporacji. A my wędkarze? My według prezesów, ichtiologów, urzędników jesteśmy głupkami. Nie znamy się na niczym, bo przecież funkcja prezesa PZW i członka zarządu lokalnej grupy rybackiej to nie jest konflikt interesów. Bo ryb jest więcej jak było. Bo ryba się chowa. Bo zachodzi eutrofizacja. Bo jest za dużo drapieżnika albo, w cudzysłowie, białej ryby. Bo takie zjadają za dużo ryb. Bo turystyka wodna płoszy ryby. Bo puścili kolektor w Warszawie, w nawiasie, który chodził z kilkunastoma innymi kolektorami od czasów przedwojennych, w nawiasie około 3, aż do czasów nowożytnych, w nawiasie około 14. Zresztą po każdym deszczu chodzą niektóre z tych kolektorów. Następne. Bo setki innych debilnych argumentacji tworzonych przez ludzi, którzy nie potrafią trzymać prawidłowo wędki. I teraz epilog. Skoro tak ma być dalej, to unieważnijmy wszystkie przepisy. Nawet. I tutaj nagle budzi się troska wśród wędkarzy, że tak nie można. A kraść, a marnotrawić, a śmiecić, a zatruwać można? Moja ojczyzna niebywale przesiąkła smrodem padliny, który należy kategorycznie unicestwić. Gdyż w przyszłości będziemy łowić ryby na PlayStation. Zobaczcie, zero odpowiedzialności. Zero odpowiedzialności jest. To znaczy nie, no zależy. No, jeżeli starszy człowiek spróbuje cukierka, to dostanie miesiąc do odpracowania, tak? Czyli jeżeli ktoś, kto nie ma immunitetu i powiązań, czyli podrobi legitymację, idzie do więzienia, a osoba, która podrobi coś na 3 miliony, nie wiem, czy złotych, czy franków, nieważne, na 3 miliony, to jest dla zjadacza szarego chleba, to jest w ogóle coś niewyobrażalnego. Niejednokrotnie w filmach o mafii o takich pieniądzach się mówi. Przyszło mi coś takiego na myśl. Mamy skrzyżowanie. Na skrzyżowaniu mamy Najsztuba, Durczoka i Cimoszewicza. Co ma zrobić pieszy, który ma pierwszeństwo? No, odpowiedzcie mi na takie pytanie. Ja wam odpowiem. Spierdalać! Spierdalać! Bo jak mu krzywdę zrobią, to nawet nie będzie miał odszkodowania, renty, nic. Musi spierdalać! Dlaczego musi spierdalać? Bo państwo jest rozłożone i niektórym można mordować, krzywdzić, gwałcić. Zobaczcie w Niemczech, co było. Ciapak wrzucił matkę z dzieckiem 8-letnim pod pociąg. Nie ma odpowiedzialności, nie idzie do więzienia. To samo będzie i tu, tylko powoli, nie od razu. Zobaczcie, z kanału Żeleńskiego na Wisłę przez ponad pół roku wywalali syf, stare pokłady syfilisu, nic. A teraz weź człowieku, wytnij rososzkę. O, proszę bardzo. Z wiklinki. I postaw sobie, słuchaj, biją. To dostaniesz nawet i 200 zł. Do tego policja jest. A do państwowych, czy do spółek grubych, którzy są powiązani z państwem, nie ma. Tak jak i z tymi celebrytami, co przed chwilą. Nie ma.
Nie ma to. Od 1 września 1939 roku komuniści cały czas rządzą. Słuchajcie, kolejna rzecz. Jakieś wyspy, to jest od tylu lat, słuchajcie. Tutaj na kanale, ile razy? Wyspy, czyli barki napełnione piachem. I tam rozumiecie, że tam się lęgną zwierzątka, ptaki. Ja nigdy nie widziałem ptaków, może raz czy dwa, ale nie lęgnące się, tylko normalnie siedzące kormorany. I tutaj za Berglem, słuchajcie, i tutaj za wyspą, takie barki z piachem. Te barki się nagrzewają, ten piach się nagrzewa i oni mówią, że tu się sieweczka czy inna, nic się tam nie rodzi. Nic się tam nie rodzi. A to są wielomilionowe nakłady, a w całej Polsce tych wielomilionowych nakładów robią się w miliardy i to są wyrzucone pieniądze. Nic się nie rodzi. Tak samo jak nic się nie rodzi w wyspach, które tak jak na wysokości Jabłonny, Bukowa Jabłonny, to jeszcze niech Maciek jak je opowie, jak się kąpaliśmy małolatami, to były tylko takie wydmy. Nawet traw tam nie było. A dzisiaj to takie były drzewa, słuchajcie. No tak. Tak. Wycięli 3/4 wyspy i powiedzieli, no, tam chyba 100 tysięcy wzięli za to, albo milion, nie pamiętam. No, teraz to sieweczki i tam mewy będą się lęgnąć. I tam taka strona, Wisła Warszawska czy coś. No, 6 sieweczek, ja nawet nie wiem, gdzie to było, słuchajcie. Wylęgły się. Debile, jeżeli były nawet, ja znam tą wyspę, tam takie drzewa, to nie pozwalały rosnąć niższym formom. A jeżeli nie pozwalały rosnąć niższym formom, to znaczy, że był piasek. I ta mewa miała się właśnie gdzie wylęgnąć, bo tam był piasek. A jak oni ścieli, to od razu niska zaczęła wybijać, czyli w ogóle kurwa nie ma piasku, czyli zrobili jeszcze gorzej, wzięli pieniądze. Po prostu jest to odwrotność. Taki sam numer z kozami. Wcześniej owce, teraz kozy. Jest to jakiegoś menela. Umarły kozy, bo jak mogły nie umrzeć? To wszystko jest dla plebs, głupich ludzi, którzy są ogłupieni. Kozy, wyspy. Zostawcie prawdziwe wyspy w spokoju. Nie wyrzynajcie ich. Tam będą się lęgnąć ptaki. Nie pozwólcie jeździć quadą i motocyklom crossą w rezerwatach i rozjeżdżać gniazda. Policja w ogóle nie reaguje. Tu trzeba skierować siły. Pilnować tarlisk, zimowisk, kładowców, a nie wyrzynać, robić wyspy i mówić, że się robi dobrze, bo robi się źle. Te pieniądze zmarnowane zrobiłyby dobrze dla ptaków, dla ludzi, dla wędkarzy. To są miliardy złotych. A one są wyrzucone w błoto. Ja nie mówię o tych 260 milionach. Teraz będzie więcej, bo mamy składkę 250 zł od UBA. Ja już to o tym nie mówię, bo to jest tylko procencik. No dobra. No i powiedzmy, że piszę, że kormorany to są złe. Dobra. Kormorany są złe, bo... Po co? Bo zjadają rybę, tak? Dobrze. A czy on nie zjada ryby? A miliony, czy tysiące, czy setki tysięcy mówiąc o kormoranach, bo zjadają, nie zjadają ryb, nie? Zjadają mięso? A czym się ten kormoran ma żywić, pytam się. On się żywi tylko rybą. Głównie rybą. Człowiek idzie do marketu, czy do sklepu i kupuje sobie, tak? To jak człowiek się żywi masłem, chlebem, to znaczy, że jest zły? Aha! Czyli dla wędkarza, skoro on się żywi rybą i on wyrybia, bo wyrybia,
rzeki akweny to jest zły? A może ja na przykład lubię ptaki? W sensie kormorany. I chciałbym, żeby ich było miliony. Ale nie uważam ryb, tak? Bo powiem wam, że jak robiłem dzisiaj zdjęcia, które wam za chwilę też pokażę, to dla mnie to są przepiękne ptaki. Przepiękne. Chciałbym, żeby w Polsce było miliony kormoranów, tak? Tak jak na przykład mój kolega, który będzie pisał artykuł, chciałby, żeby były w Polsce na przykład milion sandaczy. Widziałem, jak na przykład kormorany polują. Każdy sobie poluje, coś łowi. Bardzo często brzany. 14 lat brzana. 14 lat to jest brzana, słuchajcie. 14 lat, tak. 14 lat. No, nie jeden ma właśnie z was 14 lat. I sobie zjada, bo ona jest dosyć ten prąd, wiecie o co chodzi. I każdy, ale niektóry z nich sandacza wyjmie nad powierzchnię. Reszta się rzuca i rozrywa tego sandacza w strzępy. Dlaczego? Dlatego, że on, kormoran lepiej od człowieka zna się na jakości mięsa. Kormoran to jest prawdziwy mięsiarz. On wie, jak smakuje mięso. On się na tym zna, bo on jest cały czas na wodzie. On jest 24 na dobę. On się na tym zna. Nie wy, mędrcy od nawozów i od świata, gdzie jesteście niektórzy, tak jak ja, 300 razy w roku nad wodą, teraz mniej. Wy się nie znacie na wodzie. On się zna na wodzie. On, kormoran. On jest ekosystemem. Dlaczego mamy go likwidować? Bo pewnie tak napisze mój kolega, albo redukować. Dlaczego mamy? Przecież to człowiek zaburzył. Przecież ta ziemia ma 4,5 miliarda lat. Nie miliona, miliarda. Razy tysiąc. W milionach to pomnóżmy. I było dobrze. Gorzej, lepiej, było dobrze. Czyli jest. Jesteśmy, są drzewa, tak? Człowiek w ostatnich 50-100 latach zaburzył tak to strasznie. Nie ma czegoś takiego jak pasożyt. Natura pomyliłaś. I tutaj właśnie kręcam się do tego, że to już nie jest sprawa natury, jedynie Boga. Bo tak jak powiedziałem, jednego dnia wierzę, drugiego dnia nie wierzę. I być może rzeczywiście istnieje Bóg, skoro stworzył człowieka. Bo to nie ma nic wspólnego z naturą. Jest to coś, co już dzisiaj zmiódłbym. Oczywiście jest dużo dobrych ludzi, ale 90 kilka procent to są źli ludzie. Zmiódłbym z powierzchni ziemi. Razem ze sobą. No niestety, no, trzeba być samokrytycznym. Ty chcesz mieć setki sondaczy na wodach. Ja też chcę mieć. Dobrze. Miliony, setki milionów sandaczy w Polsce. I powiedzmy szczupaków, i kleni, i jazi, i jelczyków, i w ogóle łososi, i tam troci innych. Ja też chcę. Ale ja również chcę mieć i kormoran. Ja chcę mieć setki tysięcy kormoranów w Polsce. Chcę mieć kormorany, chcę mieć sielawę, sandacza, suma w odpowiedniej ilości, tak jak przewiduje to przyroda. O, cztery piękne kormorany. To są przepiękne ptaki. Dopóki nie zrozumiecie to, że to są, że kormoran, czapla, mewa, biegus, w ogóle ptaki wodne, to jest przyroda, to nie zrozumiecie, co to znaczy w ogóle ekosystem. W moim świecie wędkarz, zanim dostałby kartę wędkarską, musiałby zdać egzamin. Czyli najpierw musiałby 10 ton śmieci nazbierać. Musiałby odpowiedzieć na podstawowe pytania z chemii, fizyki. W ogóle ogólnie musiałby być naprawdę uświadomiony. Nie dostałby byle cfel
byle śmieć kłusownie. Karty wędkarskie. Musiałby być zasłużony. A taki zasłużony ganiałby tych śmieci wszystkich. Oczywiście podpisałby cyrograf, że jeżeli sprzeniewierzy się tym paragrafom, które podpisał, to idzie na miesiąc do pracy, do mojego obozu. Oj, błagaliby do Auschwitz. Nie wpierdalać przyrody. Zostawić tą przyrodę. Jest zaburzona przez człowieka? Jest! Ograniczcie kłusownictwo! Ograniczcie coś, co zasypuje starorzecza! Ograniczcie kłusownictwo wędkarskie! Bo to jest to samo, to jest takie samo kłusownictwo. Po kilka sumów, słuchajcie, niektórzy w Polsce na takich, słuchajcie, sznurach trzymają przez jakiś czas, bo oni mają takie zasiadówki 2, 5, 10, 2 tygodnie i potem 5 sumów i jakby tak. To jest chore. To jest chore, bo oni pokazują, że oni potrafią złapać, nie złowić, złapać na telewizor i na cudne przynęty, które rzeczywiście prowokują ryby, suma i tak. Oni by, wiecie co by złowili? Raz na miesiąc rybę, bo nie mają pojęcia, jak płynie woda, gdzie się ustawić, jak rzucić, jak prowadzić, jak, no w ogóle dziesiątki innych rzeczy nie będę podpowiadał. To są ludzie, którzy nie mają pojęcia. Inaczej, krótko, ci, którzy potrafią złowić dziennie 10 sumów, według mnie, niektórzy, nie mówię o wszystkich, nie mają pojęcia, jak łowić. Bo gdybyśmy ich przenieśli w moje czasy, gdzie nie ma echosond i cudownych, gumowych przynęt drewnianych, jak również plastikowych, to oni by się zesrali żurem. Kurwa, po prostu jakieś choroby wymyślają. Warsztaty, rozumiecie? Warsztaty. Kurwa, zobaczcie, do czego dochodzi, tak jak w państwie polskim, gdzie państwo, o czym na początku mówię, rozłożone, gdzie wody są rozłożone. Mógłbym robić filmy w setkach tysięcy, 200-300 tysięcy wyświetleń, mógłbym pokazać co, jak, ten. Nigdy tego nie zrobię. Łapać, brać! Jak najwięcej, kurwa, brać! Jebać mięsa! Jak najwięcej mięsa, kurwa! Mięso! Im większy sum uwiązany na smyczy. Na smyczy, kurwa, przez kilka dni, bo koledzy przyjadą i zrobią se zdjęcie. Czasami 5 sumów. Będę kręcił, właśnie kręcę. Piosenkę o tym, tylko ciężko.